Siemanko, z tej strony Kamyk w kapturze i uwaga, nie uwierzycie, nie, ja wiem, usiądźcie. Codziennie film o godzinie 16 przez najbliższy tydzień. Tak, brzmi ambitnie jak na mnie, tak, wiem, że po 3 odcinkach może się skończyć seria, ale będziemy robili codziennie przez tydzień drafty, wiem, nie ma nic ciekawszego w tej grze do roboty, ale są tocy, można trafić coś ciekawego, więc będziemy robili te drafty, będą te ciekawe drafty, bo będą różne karty tam, ale też będą różne wyzwania. Dzisiaj bierzemy historycznie najlepsze tocy, pojawia nam się 5 zawodników, wybieramy kartę, która miała najwyższy overall na swojej karcie toc w historii, czyli może to być FIFA 14, FIFA 15, 16, 17 i tak dalej. Sprawdzamy każdego z tych zawodników. No i tyle. Zaczynamy. Zobaczmy, jaki draft nam wyjdzie. No to rozpoczynamy. I co my tu mamy? 4-4-2 z defensywnym, 4-2-3-1 szeroko, 4-5-1. Powiem wam tak. Dobra, weźmy 4-4-2 z defensywnymi. To są nasi kapitanowie. No i teraz sprawdzamy, który z nich miał najlepszego toca. Patrzycie, mówicie, no może Antonio Rüdiger? Otóż nie, Rüdiger w ogóle nie miał toca. Adama Traore miał toca i był to toc z FIFA 20. Berbatov nie miał toca. Saka również miał takiego toca. Było to w zeszłej FIFA. FIFA 23 miał 93 overalla, ale zdecydowanie wygrywa tutaj Rafael Leao, który miał 2 toce ocenione na 97 i z FIFA 23 i z FIFA 22. Natomiast miał jeszcze toca w FIFA 20, który miał 90 overalla, więc Rafael Leao wygrywa, a my idziemy na napad. No i zobaczmy, czy któryś tutaj z zawodników od razu nam się rzuci w oczy? No nie za bardzo. No i dobra, mamy kolejny zestaw, sprawdziłem już wszystko. Aboubakar miał toca, który był w FIFA 21, miał 90 overalla, ale to nie był najwyższy, najwyżej oceniony toc. Muriel też takiego toca posiadał w FIFA 19, 87 overalla. Co ciekawe, Belotti też miał toca, też mi się kojarzyło, że miał toca. Miał 90 z FIFA 17, ale to nadal nie jest najwyżej oceniony toc, bo najwyżej ocenionym tocem tutaj jest Darwin Nunes, który miał tego toca ocenionego na 94. To była FIFA 22. Kolejny napastnik. Na razie ten skład nie wygląda dobrze, ale mamy Fernando Torresa, mamy Drogbę Crespo, Morgan nie będzie miał, ale tutaj, no tutaj jest prosta piłka. Nieważne, kogo będę sprawdzał, i tak wiemy, że Cristiano Ronaldo miał najwyżej ocenionego toca na 99. Nie muszę szukać, nie muszę wybierać, po prostu biorę. Wybieramy SPD. No i czy tutaj będzie ktoś, kogo skojarzymy z toców? Nie wiem, czy ktokolwiek z nich miał toca. Sprawdźmy, może się zdziwię. Niespodzianki nie było. Co prawda mieli niektórzy z nich niebieskie karty, ale chodziło o karty z Ligi Mistrzów. Wezmę Janelta i idziemy. Kolejny wybór. No i tutaj Toni Kroos, Kante mógł mieć naprawdę dobrą kartę. Perez, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. No i słuchajcie, okazuje się, że tylko jeden zawodnik z tych nie miał toca i był to nie Perez, a Zakaria, bo Perez miał w FIFA 14 83 overalla toca. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to Kessi miał 93 toca w FIFA 21, natomiast Kante, uwaga, Kante przez ostatnie lata miał bardzo dużo toty, ale w tym samym czasie nie miał toców. Pierwszy toc i ostatni, jaki się pojawił, znaczy nie, bo był jeszcze wcześniej, z Leicester, ale ten z Chelsea, z FIFA 17, 92 overalla. Później dostawał tylko karty toty, ale nie dostawał toców, co było bardzo dziwne, więc mamy 92 overalla Kante, ale nie jest to najwyższy overall w składzie, bo mamy Toniego Kroosa, który ma 96 overalla na 2 tocach, jeden z FIFA 18, drugi z FIFA 20, ale to Toni Kroos ląduje w naszym składzie. Idziemy na prawą pomoc, a tam Cuadrado na pewno miał, buf, raczej nie. Wydaje mi się, że Cuadrado tutaj będzie, ale mogę się mylić. No ile wiemy, że pani Paris nie miała toca, buf też nie miał, bo miał srebrną kartę, ten inform to niedawno dostał. Tak, okazuje się, że Issy Palazon miał toca z FIFA 23, 90 overalla. Buendia miał też bardzo fajnego toca, 91 overall na prawej pomocy z FIFA 21, ale to Cuadrado wygrywa, który miał toca w FIFA 22, 93 overalla i go wybieramy. Lewa obrona, Mendy, nie wiem, czy miał toca, zaraz będziemy sprawdzać. Rize raczej nie miał, Bompastor też nie miała, więc jedyny tutaj, dobra, sprawdzamy między Mendy a Bernardo po prostu. I rzeczywiście, w tej piątce jedynym tocem może poszczycić się Mendy, który toca ma z Olympique Lyon, 92 overalla z FIFA 19. Środkowa obrona, a tutaj Ruben Dias na pewno, Maldini raczej nie, Mamana, nie, no tutaj nawet nie ma co wybierać, Maldini nie, tam wtedy
Wtedy jeszcze nie było FIFA, ale sprawdzimy. Nie, legenda Maldiniego, legenda, ale no to wiemy o tym, że Ruben Dias ma najlepszego toca i go wybieramy już nawet nie sprawdzając reszty, a drugim środkowym naszym obrońcą będzie raczej Marquinhos. Słuchajcie, Marquinhos tutaj wygrywa, bo co prawda Toca Saliba miał na przykład z zeszłego roku 92 overalla, Gabriel 90 overalla z FIFA 20, FIFA 23 Kimia też miał, ale to Marquinhos i w ogóle miał parę kart 95 overalla na Tocie, ale najstarszy jest z FIFA 19, co ciekawe nawet w FIFA 15 miał Toca, który miał 82 overalla Marquinhos, także no bardzo, bardzo dużo tych Toców jest. Od 17 co roku Toca dostaje regularnie. Od 17 do 23 co roku ma Marquinhos Toca, więc go wybiera. No to prawa obrona. No i tutaj wiemy, że te dziewczyny nie pan White albo pan James, ale to raczej będzie James na 99%. No i tutaj mamy zaskoczenie, bo James ma Toca, ale z FIFA 19, gdzie jeszcze grał dla Wigan i tam dostał Toca 84 overalla, ale to Ben White, grając w Leeds, w Championship, w FIFA 20, dostał Toca, który miał 90 overalla, więc wybieramy na prawą stronę White'a. Czas na bramkarza i czy tutaj mamy kogoś oczywistego? Nie wiem, czy Sirigu albo Pope nie będzie miał najlepszego, ale sprawdzamy. No i słuchajcie, z tych kart dwie miały Toca. Pope w FIFA 18 miał tego Toca ocenionego na 87, natomiast tak jak myślałem, że Sirigu tutaj będzie miał tego Toca, miał Toca 93 overall z FIFA 19, broniąc dostępu do bramki Torino, więc wybieramy go. No i przydałby nam się jednak lepszy bramkarz, więc mam nadzieję, że tutaj któryś z tych bramkarzy miał lepszego Toca i już widzę, że na pewno miał. No i tak, Areola miał 89 overall Toca największego, miał też, co ciekawe, 85 Kradecki 93 overalla, też takiego Toca miał z FIFA 18, ale co ciekawe, z FIFA 19 Donnarumma ma Toca 95 overalla, więc go wybieramy, od razu ich zamienimy. No i jedziemy dalej, teraz przydałyby się kolejne fajne karty, no i mam nadzieję, że to Hernandez tutaj miał najlepszego Toca. No i słuchajcie, tutaj Reguilón miał Toca, tak jak kojarzyłem, 92 overalla z Sevilla jeszcze w FIFA 20, natomiast T. Hernandez w FIFA 22 miał Toca z Serie A. Co ciekawe, Hernandez miał jeszcze Toca srebrnego na swojej karcie, więc bierzemy tutaj Hernandeza i on od razu wlatuje na lewą obronę, bo na prawą, albo wiecie co, może na lewą pomoc go damy na razie. A mam nadzieję, że za Leao ktoś wejdzie. Idziemy dalej i sprawdzamy, czy tutaj ktoś z Tocem wejdzie. Lamptey, może Di Marco, Raum, sprawdzamy. Dwie z tych kart miały Toca. Był to, co ciekawe, Weiser, który miał 74 overall Toca w FIFA 16, srebrny Toc z Ligi Niemieckiej, z Bundesligi, ale to Raum w FIFA 22 miał Toca overallowa na 90, więc go wybieramy. Kolejny lewy obrońca do kolekcji, ale ta obrona i tak nie wygląda źle. A czy będzie lepiej wyglądał przód? Raczej tak. Cuadrado Toca na pewno miał, Chiesa też miał. Sprawdzamy resztę. Z tych kart dwójka miała Tocy. Guardado, który miał Toca 90 w FIFA 17, ale Federico Chiesa 89 overall, co ciekawe w FIFA 21, ale lepszego Toca miał wcześniej, czyli w FIFA 19, jeszcze grał dla Fiorentiny i tam tego overalla miał 91 na swojej karcie Toc. Przechodzimy dalej, sprawdzamy dalej. Co tutaj będzie? Dwie kobiety, więc Shift? No nie, no tutaj nie muszę sprawdzać. Marco Reus na pewno miał Toca, sprawdzę tylko kiedy. No i powiem wam, to jest Toc, który miał najwyższy overall do tej pory chyba z tych... Nie, no nie, Cristiano Ronaldo na napadzie, on miał 99. Natomiast Marco Reus w FIFA 19 miał 98 overalla na swojej karcie Team of the Season i go bierzemy do składu. Przechodzimy dalej, tutaj już napad i czy będzie ktoś ciekawy? Julian Alvarez, João Felix, Gakpo, sprawdzamy. Trzech z tych zawodników miało Tocy, De Jong 91 overalla w FIFA 19, przechodzimy dalej, Gakpo 90 overalla w FIFA 22, ale Felix wygrywa z FIFA 22 95 overalla w barwach Atletico Madryt, więc on tutaj pójdzie na napad, myślę, że obok Cristiano Ronaldo będzie się świetnie prezentował. My jedziemy dalej i co my tu mamy? Mamy Lama, który
może mieć najlepszego Totsa, może będzie się bił z Robertsonem, ale zaraz zobaczymy. No i słuchajcie, mamy pierwszy remis między Lamem a Robertsonem. Jeden i drugi miał Totsa 94 overalla. W FIFA 17 Lam miał Totsa 94 overalla, a Robertson w FIFA 19. No ale patrząc na te karty, wybieram zdecydowanie Lama, który tym bardziej może pójść na SPD tutaj i uzupełnić nam o wiele lepiej ten skład. Przechodzimy dalej, końcówka już, ławka. Mamy Comana, Diogo Jota, João Moutinho, sprawdzamy. João Moutinho, który ma tutaj 75 overalla, miał Totsa 89 w FIFA 19. Diogo Jota miał Totsa 91 w FIFA 20, ale to Kingsley Coman wygrywa 93 overalla w FIFA 21 i wymienimy go z chęcią za tego Cuadrado, więc no cóż, lecimy. Przydałby się trochę lepszy napastnik niż Cristiano Ronaldo zwykły. Mamy trzy kobiety i dwóch. Weiser na pewno miał Totsa. Sprawdzałem, czy Semenio miał, bo Weiser miał tego srebrnego, o którym mówiłem, już sprawdzałem go, ale Semenio sprawdzę przy was. Wchodzę w generację i sprawdzam, że Semenio nie miał Totsa. W ogóle pierwsza karta 55 overall w FIFA 19, więc bierzemy Weisera. Przechodzimy dalej, sprawdzamy, kto tutaj. No i tutaj, dobra, czy trzeba sprawdzać? Nie, Karim Benzema, wiemy o tym, że najwyższy overall Totsowy, więc ten skład już wygląda fajnie, nawet nie, można pokazać jakąś jego kartę. De Jong wiemy, że ma, Spinazzola nie miał co prawda karty, może McTominay? Nie, McTominay nie miał, więc tutaj Max jeszcze mógł mieć, tak kojarzę. Dobrze kojarzę, Max miał 87 overall Totsa z PSV. Natomiast De Jong miał lepszego Totsa. Przechodzimy do ostatniej karty w tym zestawieniu. No i zobaczmy, zdecydowanie, Mo Salah, wiemy o tym. I bardzo fajnie w sumie, że go nam dobrało. Teraz zastanawiam się tylko, za kogo do tego składu powinien wejść. Może wiecie co? Dam go na razie na ławkę, a później zobaczymy. Chociaż nie, czemu go dawać na ławkę, jak może wejść na prawą pomoc za Comana. Coman wejdzie do składu. No i tym sposobem mamy nasz skład zrobiony z ich najlepszych totsów w FIFA. Ten skład wygląda całkiem nieźle. Czas nim zagrać. Bez taktyki. Jak coś to gram 4-4-2 z dwoma defensywnymi bez taktyki, ale sprawdźmy oponenta, jakim składem tutaj na nas wyjdzie Polska FC. Uff. Polakami najgorzej, z Polakami najciężej. Ederson w bramce, Maldini na środku, Hulit i Raul z przodu. Do tego Vini na lewym skrzydle. Zobaczymy, jak będzie nam się grał. Felix, Felix, spokój Felixa, Felix! 1-0! Pierwsza akcja, wiadomo, przeciwnik nieprzygotowany, niegotowy, ale w pierwszej akcji zdobywamy bramkę dosyć łatwo, dosyć przyjemnie i fajnie, że mamy tą bramkę. Teraz Theo podchodzi. Felix, mamy Theo jeszcze raz, on się tutaj zabierze, jeszcze Felix, zobaczmy, Felix, spokojnie, do crossa, cross do Salaha, Salah, lewa noga, 4 minuta, a my prowadzimy 2-0 z Polska FC, czy tam FC Polska, nie wiem, Salah, 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 podanko i Felix strzela, 3-0, 12 minuta. No, musiała być bramka po tej dobitce. 3-1, więc będzie walka. Będzie walka. 17 minuta, 4 bramki. Nice. Ale teraz Hernandez wchodzi jak do siebie. Hernandez. Co zrobię bramkarz? Nie wiem. 4-1. Benzema. Ale Ederson wybronił. Pauza. Pauza przeciwnika. I Rage-Kit. Rage-Kit. Mamy pierwsze zwycięstwo w tej serii. Przypominam. Codziennie, jeżeli w ogóle włączyliście, nie wiem, w środku odcinka, codziennie o godzinie 16 pojawiają się drafty przez tydzień. Jeżeli wam się to spodoba, możemy zrobić, nie wiem, na przykład pokazuję coś tam przez tydzień, codziennie o 16. Zobaczymy, co to będzie. FC Grom kontra grupę w Paczusie. Sprawdźmy skład przeciwnika w drugiej rundzie. Alisson Toty, Zambrotta, Hulit, Cruyff, Ronaldinho, Alvarez. No dobry skład, ale czy są umiejętności za tym składem? Zobaczymy. Benzema. I Salah! 1-0. Czekał Salah, podałem. No i co? Mówię, dobra, strzelam, nie? Jak mamy finezyjki, to strzelam i mamy 1-0. O nie, Ronaldinho, żaden Ronaldinho! Ronaldinho jednak. Głupio, głupio, głupio. Naprawdę mogłem strzelić więcej, a tak mamy 1-1. Strzelam. Lam! Faulowany, to musi być rzut karny, oczywiście. Żółta kartka dla Sergio Ramosa. Kto podejdzie do tej jedenastki? Karim Benzema. Zobaczmy, czy tak dobrze jak Polacy na Euro jadący? No, odpowiednio dobrze Alisson wyczuł, ale mamy bramkę. Benzema! Mamy 3-1. Napociłem się, powiem wam, czoła spot leci. Czoła spot? Pod czoła leci. Starość, 30 lat. Ja już nie wiem, co mówię. W każdym razie, 3-1.
Koniec pierwszej połowy. 3-1 w drugiej rundzie draftu. Wy w tym czasie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zostawiacie. A jeżeli nie macie suba jakimkolwiek cudem, to zostawiacie go, bo regularna seria przez tydzień. A później zobaczymy, co będzie. Później wjeżdża Topspin, gra tenisowa, którą na pewno będę wrzucał też na ten kanał, więc sprawdzajcie, a my przechodzimy do drugiej połowy. Oj, Hulit, drugi raz załadował potężną bombę, gdzie my mogliśmy strzelić kolejne bramki, ale się nie udało. No i znowu jedna bramka tylko przewagi. Znowu przeciwnik złapał tlen, trudno, szkoda, trzeba strzelić kolejną bramkę, żeby mieć dwie przewagi. Oho. I mamy 3-3. Ja wiedziałem, że tak się stanie. Muszę zabrać pada z dadu teraz, skupić się, bo mamy 3-3 i dzieje się niedobrze. Aha. Oj, Donnarumma uratował, ale powiem wam, tak komfortowo wygrywałem. Mówię, nie no, ludzie, przeciwnik nawet mi nie zagraża. A w tym momencie prawie dwa razy straciłem bramkę. Na zielonym Pedri trafia? Tak, co on robi na napadzie? No nie, nie wierzę. Tak komfortowo wygrywaliśmy, a tu nasza obrona się zaczęła rozjeżdżać. Ja nie wiem, ja teraz nie potrafię przebić się do przodu. Naprawdę, jakby nie wiem, on zmienił taktykę po tej pauzie. Jezus Maria, brat przyszedł! Jezus, Donnarumma ratuje, 7 minut na strzelenie bramki. No jest szansa Benzema, ostatnie minuty Benzema, podanie do środka, jeszcze Salah przejął, strzela! Mamy to, 4-4. Zremisował, na farcie ma. Teo, podanie do środka, podanie do tyłu, strzał! 5-4, wyciągnął to morda tam hejterzy. O Jezus, jakie to było dobre, jakie to było dobre. Przeciwnik już witał się z gąską. Ale kamyk kończy pięknie i widzimy się w półfinale. Nie ma tak łatwo ze mną, kibice się cieszą. My też się cieszymy. Piękne podanie, od razu do Jezus, że ja mam taki refleks w wieku 30 lat, cudownie. Oj, wydaje mi się, że pad mógł tam pójść o ścianę. Jestem ciekawy w ogóle, ile w swoim życiu ja zniszczyłem padów komuś, nie sobie, bo ja wiem, że parę mi się udało połamać w życiu. Natomiast ile ja połamałem przeciwnikom padów, tego nigdy się nie dowiem, chociaż pewnie wydaje mi się, że co najmniej jeden mógłem pomamać, a teraz mógł być co najmniej kolejny. Słuchajcie, 4-1, 5-4 i widzimy się w półfinale. Szukam rywali, szukam, powiem wam, nie idzie znaleźć rywali, naprawdę. Nie ma poziomu dla mnie już, nie ma. Już doszliśmy do półfinału, nikt tu nie gra, nie? Jest 23.15, kiedy to nagrywam, w czwartek, 18.04.2024. Siedzę przed kompem, nakładam okulary, rozmawiam do kamery. A tu się nic nie dzieje, tu nikogo nie ma. Lesiu ma pewnie 13, jeszcze na 2 gram. Nie, na 2 gram, nie zwróciłem uwagi, po prostu jak zobaczyłem 10 pingu, to zwariowałem. No ale gramy na 2, mam nadzieję, że nie ogarniają. Salah 1-0, Lesiu, do domu, zjechali we dwójkę, powiem wam, od początku do końca, druga minuta prowadzimy. Karny, tak jest, João Felix wywalczył, nie João Felix, Teo Hernandez wywalczył. No i teraz zobaczmy, gdzie załadujemy karny. Serio wybronił to? Naprawdę w środek? Naprawdę nie rzucił się? Nie no. Oj, ja bym dał czerwo, tak wiecie. Odjazd od tyłu w Achillesa. No i jest szansa, Salah! Szansa zamieniona na bramkę. Mogło być z karnego, jest z akcji. Jesteśmy 2 gole bliżej wielkiego finału. Benzema! 3-0, 42 minuta, pauza. I ja liczę tylko na Rage Quit. Mam nadzieję, że tak będzie. Zaraz zobaczymy. Tak jest, Rage Quit, jesteśmy w finale. Za ten finał! You'll never walk alone! Manianinos! I zobaczmy, Manianinos ma Alissona zwykłego. Dimitz jakoś... O, chyba jakieś zmiany będą? No nie wierzę, że takiego środkowego obrońcy zostawi. Jeżeli tak, to chyba fan. Teo. Rzut karny! Tam jakiś głupi wjazd w ogóle. Naciśnięty faul i zobaczmy, Benzema, nie wierzę, że ktoś dwa razy, zostali w środku, to się nie dzieje, to naprawdę się nie dzieje. 0-0, ale intensywne 0-0 w finale draftu numer 1 z 7, które nadchodzą dla was, więc co, nie pozostaje nam nic innego jak zagrać lepiej drugą połowę. Teo, brama i nie ma spalonego, nie ma nic, jest bramka, Teo Hernandez w wersji, to ty? Dzień dobry, strzela bramkę i mamy 1-0. Cristiano Ronaldo do Komana, gdzie nasze świeżynki.
Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo! Power shota, wiedziałem, że on ma power shoty, myślałem, że siądzie, ale kurde, CR co tam porobił? Nikt tak nie porobi jak CR, nigdy. Cristiano Ronaldo, słupek, ale i tak spalony. Zobaczmy, Mendy 87 minuta, mógłbym zagrać na czas, ale nie jestem taki. Mendy, Mendy, do CR-a, CR, jeszcze próba strzału, Teo, ale nie ma bramki, jeszcze odbieramy, nie ma faulu też, Salah, Salah, podanie do Teo, ten odegra do CR-a, CR7, dokończył dzieła zniszczenia, tak jest to on. Wasz ulubiony Cristiano, no nie, nie wszystkich, ci co wolą Messiego, ci do Cristiano dalej będą kochali Cristiano i wszyscy powinni kochać siebie nawzajem. To najważniejsze, słuchajcie, 2-0 w finale, wiemy, że ten finał wygrywamy. Dzisiaj, jeżeli chodzi o otworzenie tych paczek, to tego nie zrobimy, bo nie ma jeszcze toców, kiedy to nagrywam. Tak jak mówię, nagrywam to w czwartek, ale kiedy będziemy nagrywali kolejne odcinki, a zwłaszcza na start toców, to otworzymy trochę więcej paczek. To by było na tyle. Zobaczmy tylko, jakie paczki się udało zgarnąć w tym drafcie retrototsów. Więc Dawson, wygrałem z Dawsonem kupę. No i zobaczmy też, jakie nagrody. 3-0, 2-0 w półfinale i finale. W ćwierćfinale było najciężej, chociaż tutaj przeciwnik grał bardzo solidnie. Mamy dużo za tą paczkę premium i paczkę rzadkich zawodników. Paczka za 50 tysięcy. Aktualnie śmiech na sali, ale tak jakby spojrzeć na to, z perspektywy tego, jak kiedyś te drafty wyglądały, to naprawdę całkiem nieźle. Ja otworzę dla was, wiecie, jaką paczkę? Paczkę z podglądem na zakończenie, bo i tak nic nie ma w paczkach. A my widzimy się jutro o godzinie 16 równo. Sprawdźcie, może już jest parę odcinków, kiedy to oglądacie. Może jest parę odcinków tych draftów. Codziennie draft o godzinie 16. Ja się zbieram. Holandia, SPD, to nie będzie nigdy dobry. Trzymajcie się, do jutra, cześć!